Awaria Instagrama. Użytkownicy stracili dostęp do swoich kont. Są blokowane bez wyraźnego powodu. Instagram ma awarię. Użytkownicy nie mogą zalogować się do swoich kont. A tym, którym się udało, wyraźnie zmniejszyła się liczba obserwujących. Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy z Was mają problemy z dostępem do swojego konta na Instagramie. Zajmujemy się tym i przepraszamy za niedogodności, poinformował serwis społecznościowy. Awaria ma charakter globalny. Zawiesiliśmy Twoje konto 31 października 2022 roku. Pozostało 30 dni na odwołanie się od tej decyzji. Taki komunikat zobaczyło tysiące osób na całym świecie, które w godzinach popołudniowych polskiego czasu zalogowały się do swojego konta na Instagramie. Aplikacja ma bowiem globalną awarię. Według danych strony Down Detector w Polsce zgłoszenia o nieuzasadnionych blokadach zaczęły nasilać się około godziny 13, a ich liczba wciąż rośnie. W sumie do godziny 16 spłynęło już prawie 3000 zgłoszeń o problemach z zalogowaniem się do aplikacji. Problem ten dotyczy nie tylko Polski, a występuje na całym świecie. Konsekwencją tego, że wielu osobom zablokowano konta, jest zmniejszenie liczby obserwujących u tych, którzy wspomnianych ograniczeń nie dostali. Make Life Harder, jedno z największych kont na Instagramie w Polsce, poinformował, że od rana stracił już ponad 50 tysięcy obserwujących. Przyczyny awarii wciąż nie są znane. Nie wiadomo też, jak długo potrwa jej naprawa i przywrócenie kont pokrzywdzonych użytkowników. Przypomnijmy, że niedawno, bo w piątek wieczorem polskiego czasu, użytkownicy Facebooka, Instagrama, Messengera i WhatsAppa zgłaszali awarię serwisów. A Tobie działa Instagram? Daj znać w komentarzu. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści Instagram.